Російські самоліти Су-30 і МіГ-29 зостали знищені через тектурові дрони. Різні експерти військові спекулюють, що недавні удані атаки на російські літніська могли зостати припроводзоні при ужиті австралійської тектурової амуніції касетової, яка є стання і праві невідочна для оборони повітряної. Дзіч помисл тен попару краєвий дзіннікаш Юрій Бутусов, сказуєнць, що то картонові дрони камікадзе заатакували вночі 27 серпня на льотніску в Курску 5 самолітів, 4 Су-30 і МіГ-29, систем ракетове С-300 і 2 протилітничі застави артилерійсько-ракетове «Панцир». О іле нам відомо, тільки Австралія достарчила нам тектурові дрони. Не слышаліśmy о подобних розв'язаннях краєвих, але Бутусов пише о їх тестах в нашому краю. Не прецизує, чи є продукція, але з контексту виніка, що є то українська. Ponieważ karton ma mniejszą gęstość niż metal, wyjaśnia to, dlaczego 16 dronów pozostało niezauważonych przez wzmocnioną obronę powietrzną najeźdźców. Ogólnie rzecz biorąc, tekturowe drony nadal mają metalową część wykrywaną przez radary silnik. Jednak, jeśli odległość lotu jest krótka, jak w przypadku Kurska, można zastosować najmniejsze silniki elektryczne, które są niezwykle trudne do wykrycia przez radary. Ale przy ataku na lotnisko Pskowie wszystko jest znacznie trudniejsze, bo odległość jest 9 razy większa. Dron z małym silnikiem na pewno nie przeleciałby z Ukrainy do Pskowa. Ukraińskie siły zbrojne posunęły się naprzód na południe od Bachmutu i wzięły jeńców. Siły obronne nadal prowadzą operacje ofensywne na południe od miasta Bachmut, konsolidując swoje pozycje i jednocześnie kontynuując powstrzymywanie rosyjskiej ofensywy w kierunku Bachmutu. Так о ситуації на тим очинку фронту написав штаб Генеральний Сил Збройних України в особному рапорті о постемпах нашої контрофенсиви, опублікованим на офіційній стороні на Фейсбуку. З колеї український оборонця, який вальче на полудні від Бахмуту і проводить канал Телеграм, повідяв дзіч рано, що наступує. Активні посувалишми ще напшут на полудні від Бахмута тої ноці, схвиталишми орків, чекаємо, щоб переказати панству добре відомості. Росія припроводжа атак ракетовий на обвод Вінницький. Вчора і вечором російські окупанці вистрілили в керунку України два почіски маневруючи калібр з Можа Чорного в поближу Феодозії недалеко Криму. Jeden został zniszczony przez nasze lotnictwo, drugi trafił w prywatne przedsiębiorstwo w obwodzie winnickim. Służba prasowa Dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowała o tym w porannym podsumowaniu na swojej stronie na Facebooku. Uszkodzone zostało mienie i prywatne samochody. Trwa udzielanie pomocy rannym. Szef Regionalnej Administracji Wojskowej Kierowogradu Andrii Rajkowicz powiedział, że jeden kalibr został zestrzelony nad jego regionem. Nie było żadnych zniszczeń, żadnych zabitych ani rannych. Z kolei Rada Miasta Kalinivka Północny Obwód Winnicki poinformowała, że ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła dwa pociski manewrujące, ale były też przyloty. W wyniku upadku fragmentów rakiet są ranni, uszkodzone zostały pojazdy cywilne i budynki cywilne. Sąd aresztuje blogera za obrazę wojskowych. Sąd w Połtawie aresztował ukraińskiego blogera i trenera fitness Romana Zawolokę na 60 dni za obrażanie i poniżanie żołnierzy w centrum miasta oraz oplucie jednego z nich. Zostało to zgłoszone przez Suspilne Połtawa w piątek. Podane, że odpowiednią decyzję podjął sędzia Anatolij Sawczynko z Oktiabrskiego Sądu Rejonowego. Prokuratorzy Stanisław Mysiura i Grigorij Gryn wnioskowali o zatrzymanie Romana Zawolokę w areszcie. Z kolei adwokat podejrzanego poprosiła o niepodawanie nazwiska i niepokazywanie twarzy. Poprosiła o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Podczas rozprawy Roman Zawoloka nie przyznał się do winy i powiedział: nienawidzę kraju agresora, który rozpoczął tę wojnę. Ze wszystkich sił staram się ujawnić nielegalne działania skorumpowanych ludzi u władzy, którzy zabierają ludzi, którzy ucierpieli, którzy zostali ranni, którzy doznali kontuzji podczas wojny. Zamiast płacić im i umieszczać w domach, wysyłają ich na patrole na ulicach i doręczają ludziom wezwania, wiedząc, że ludzie zareagują agresywnie. Sąd nie dał wiary cynicznie kłamliwej wypowiedzi Zawoloka. W końcu nie obraża się tych, z którymi niby się sympatyzuje i o których interesy walczy się każdym zdaniem. A po drugie, państwo nie ma możliwości tak po prostu wsadzić wszystkich do domu. To absurd.